Zbliża się finał podkarpackiego konkursu poezji religijnej. Tradycyjnie odbędzie się on w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim. Finał 27. edycji zostanie przeprowadzony 8 grudnia. Podkarpacki konkurs poezji religijnej organizowany jest nieprzerwanie od 1991 roku. Skierowany jest do osób poszukujących sensu istnienia, rozważających egzystencjalne dylematy człowieka, a także tych, dla których scena to prawdziwy żywioł. Na naszej scenie wystąpi 41 reprezentantów różnych szkół i instytucji. Nas reprezentować będzie Daria Dąbrowska w monodramie. Konkurs poezji religijnej to najstarszy konkurs poetycki w Polsce o tematyce religijnej. Inicjatorami konkursu byli świętej pamięci Edward Zolowski, a także zasiadający każdego roku w komisji oceniającej Czesław Drąg. W komisji konkursowej zasiadać będzie pan dyrektor Teatru Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Jan Nowara, ksiądz proboszcz, ksiądz Krzysztof Gac, Danuta Pado, instruktor teatralny Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Paweł Pasela, muzyk, instruktor do spraw muzyki tutaj w naszym Ośrodku Kultury i również oczywiście współtwórca tego konkursu, pan Czesław Drąg. Uczestnicy zaprezentują się w trzech kategoriach: recytacji, poezji śpiewanej i monodramie. Nagrody są przewidziane, w tym roku nagrody pieniężne, ufundowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie. Finał poprzedzony był eliminacjami rejonowymi. W 5 ośrodkach kultury na terenie województwa podkarpackiego, między innymi Jarosław, Mielec, Rymanów, Kamień, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie. Podkarpacki konkurs poezji religijnej organizowany jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim we współpracy z Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie oraz sędziszowskimi parafiami.